pani Iwona Czajnik. Dzień dobry Państwu. Piotr Szulik, jak zwykle. Ja? Także jak Państwo słyszeli, już 25. rocznica działalności Poloneza, to jest już niesamowicie długo, prawda? I jest to 39. premiera filmowa, na którą dzisiaj zapraszamy. Rozpoczęliśmy działalność w tym roku troszeczkę później, ale jest to za to wspaniała komedia, która rozjaśni nam te ciemne, ponure listopadowe dni. Ja może uzupełnię te informacyjne, statystyczne dane. Owszem, 39. piękna i mam nadzieję, że niezapomniana premiera filmowa. Natomiast jest to nasza 309. impreza. Nie będę udawał, że Państwo nie wiecie, bo pisaliśmy o tym w mailu i na stronie internetowej, że obejrzało nasze imprezy przeszło 77 tysięcy widzów. Dzisiejsza premiera filmowa pod tytułem Wszystkie kobiety Mateusza odgrywa się w Cieszynie. Prawie każdy z nas zna Cieszyn, ponieważ prawie wszyscy, jadąc do Polski, przejeżdżamy przez Cieszyn, ale rzadko kiedy wpadamy na rynek. Jest to podobno przepiękne miasto i zobaczymy go pośród tych wszystkich kobiet Mateusza. Film oparty jest na powieści Aniołek pióra Beaty Pawlak. Powieść tę będzie można kupić później podczas tradycyjnej lampki wina. Bądź też można kupić sobie ścieżkę filmową, ścieżkę dźwiękową filmu. Scenariusza pana Artura Barona Więcka. Witamy serdecznie. Jest jeszcze ktoś, kogo Państwo? I jeszcze jest ktoś, pan Artur przywiózł nam znakomitego, grającego, znanego Państwu z ekranów telewizyjnych, filmowych, aktora, pana Tomasza Szymszajnera. Szymszajnera. Takie bardzo blisko brzmiące nazwisko, prawda? Dobry wieczór Państwu. Jarosław Kaczyn. Dobry wieczór. Proszę Państwa, teraz my, tak? Tak. Proszę Państwa, bardzo jest mi niezmiernie miło witać Państwa na naszym filmie. Cieszę się bardzo, że część kobiet Mateusza będzie od dzisiaj mieszkać również w Wiedniu. Ostatnio mieszkały na Goa, w Hamburgu i tak dalej, więc bardzo się cieszę, że ta grupa kobiet Mateusza rośnie. To jest film, ona rośnie dlatego, że to jest film właśnie o miłości, a miłość przychodzi czasami we śnie, czasami nawet po śmierci. Miłość czeka za rogiem i mam nadzieję, że na wszystkie panie dzisiaj również Mateusz będzie tu gdzieś czekał. Jak coś to my... Przychodzi też po 70. Na przykład. Zresztą jak Państwo zobaczą, bo to jest film taki trochę śmieszny, trochę smutny, taki trochę właśnie jak to nasze filmy wcześniejsze, czyli Anioł w Krakowie. My zawsze kierujemy się tą zasadą, jak anioł zapytał chłopca w naszym filmie, jak się masz. To on mówi czasem dobrze, czasem źle i tak staramy się też właśnie, żeby było w naszych filmach. Także mam nadzieję, że Państwo będą i wzruszeni, i rozbawieni miejscami. Zapraszamy bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, my pod wrażeniem. Dziękujemy ślicznie, że byliście z nami przy tym niezwykłym filmie. Dziękujemy pięknie, kwiaty od nas wszystkich. Za kategoryzowanie tego filmu do kategorii komedia. Moim zdaniem to nie jest komedia w pełnym tego słowa znaczeniu, ale za to chciałam podziękować. Uświadomiłam sobie, że właściwie film tego typu tak bardzo wolowana, ponieważ myślałam, że to będzie rozrywka, ale to jest listopad, to jest film, który pasuje do nastroju. Dziękuję. Co, rzeczywiście ma Pani rację, ponieważ my dokładnie chcieliśmy, żeby ten film tak wyglądał, jak wygląda właśnie. Znaczy był taki pełen melancholii, bardzo wolny, żeby był taki właściwie, no jeżeli
komediowy, to w takim, na zasadzie takiego jakby dobrej, ciepłej energii, prawda? Że to jest, że nawet o odchodzeniu możemy mówić w ten sposób, żeby nie było, nie robić z tego tragedii. Natomiast i oczywiście myśmy długo walczyli z dystrybutorem, no, który koniecznie chciał nazwać ten film nową komedią twórców, prawda? No to są takie wymogi czasami rynku. Nie udało nam się, żeby nazwać to inaczej, prawda? Ale też były pytania takie, no dobra, no, ale to przecież też nie jest dramat, nie jest, to jest takie wasze kino, takie anielskie kino, tam to też nie były takie typowe komedie i tak dalej, prawda? Więc ludzie, dowiadując się, jakie były wcześniejsze filmy, jakby mają świadomość, na co się wybierają. No, myśmy do końca, że tak powiem, nie chcieli używać tak mocno określenia. Wszyscy, ja ciągle zapomniałem, wszyscy, tak dorzucę tylko tutaj, dzieciu troszeczkę. Wszyscy aktorzy występujący w Café Solo namawiali Barona, żeby zrobił jakąś scenę. Puścił mu tak super po Cieszynie. Ale nie chciał się absolutnie zgodzić. To w taki ukłon do komercji, ale nie wyszło. Ja chciałabym może króciutko tylko bardzo Państwu podziękować tutaj za przepiękną polszczyznę. Dlatego, że my tutaj na obczyźnie, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, jesteśmy faszerowani różnego rodzaju filmami, sitcomami. Tak, książkę napisała Beata Pawlak, która była dziennikarką Gazety Wyborczej. I z nią również właściwie wiąże się taka dosyć magiczna i dziwna historia, ponieważ ona zginęła w 2000 roku na wyspie Bali, w takim, nie wiem czy Państwo pamiętają, był taki zamach terrorystyczny, wybuchnęła dyskoteka i zginęło tam ponad 200 osób. To było w 2000 roku, to był zamach terrorystyczny jakichś islamskich grup. Ona była zakochana w islamie w ogóle. Jeździła po świecie, kochała w ogóle taki rodzaj właśnie mistyki jakiejś związanej z poznawaniem ludzi, ale i religii, z takim przełamywaniem barier różnego typu. I niestety właściwie po tym wybuchu nic prawie z niej nie zostało. To znaczy, nikt nie znalazł nawet jej szczątków, czyli śledztwo czy też badania przeróżne sugerowało, że ona musiała być... To nie tylko było książki, ale nasze obserwacje też się na tym polegają trochę. Nie tylko obserwacje. Tak, doświadczenie nasze przeróżne. Głównie, no nie jest coś takiego, że facetów się doznania dopiero po śmierci, no tak? Zwłaszcza kobiety to mają, więc to chyba nic odkrywczego. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego, że chcieliśmy to wrócić na te dwa żywioły, prawda? Ale które w końcu się gdzieś tam muszą spleść. To znaczy ci faceci, którzy są przyzwyczajeni do takiego właściwie kieratu, prawda? Do takiej codzienności takiej, gdzie wszystko jest ustalone i tak dalej. Nagle, kiedy coś się dzieje dziwnego, kiedy te kobiety oczekują od nich zupełnie czegoś innego, kiedy trzeba pomyśleć, kiedy trzeba po prostu się zmienić, stają bez rady. Także bardzo serdecznie chciałam podziękować w imieniu wszystkich kobiet i mężczyzn za ten wspaniały seans. Dobrze, dziękujemy. Obiecujemy, że wiosną zjawimy się z nową komedią. Naprawdę komedią. Naprawdę komedią. Wiosną komedią. Tak. Życzymy raz jeszcze samych takich pięknych filmów i proszę Państwa, ja już mówiłem Aniołku, Wam nie odpuścimy. Oj, nie odpuścimy Wam też nie. Dziękujemy ślicznie, życzymy Państwu dalszego miłego wieczoru. Zapraszamy na tradycyjną premierową antenę. Dziękujemy bardzo.
PL macie, nie? Macie te PL. Proszę. Nie, 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 nie